Cześć, cześć, cześć wszystkim. Jestem Wojtek Szerzy, znany jako Noc Supermoment i witam Cię na kolejnym odcinku z serii Ochroń swój biznes przed inflacją. W pierwszym odcinku rozmawialiśmy sobie o finansach, a dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o marketingu. Zacznijmy może najpierw od problemu, jaki mamy do rozwiązania, czyli jak skutecznie promować salon czy też małą firmę, aby pozyskać nowych klientów i rozwijać swój salon, biznes, siebie czy też swoje usługi. A więc tak, pierwsze, co musimy określić i co musimy sobie powiedzieć, to jaki jest cel naszych działań. Celem jest na pewno lepsze prowadzenie firmy i zarobienie więcej, ale ten duży cel ma swoje mniejsze cele. Musimy jakby to rozbić na troszkę mniejsze schodki, nie? Czy chcesz zwiększyć swoją rozpoznawalność, swoje zasięgi, swoje liczby na Instagramie, na Facebooku, swoje zasięgi? Co tam tylko chcesz? Czy chcesz po prostu mieć więcej klientów? Może Ci się wydawać to pytanie delikatnie głupie czy też proste, ale uwierz mi, takie nie jest. Jest bardzo skomplikowane. Inaczej musisz prowadzić swoje działania, jeśli zależy Ci na dotarciu do większej ilości klientów, na zwiększenie swoich zasięgów, a inaczej jeśli chcesz po prostu zarabiać więcej. Te dwie rzeczy mogą z siebie wynikać. Zasięgi mogą wynikać z tego, że robisz dobrą robotę i dużo zarabiasz, a zarabianie dużo może wynikać z tego, że masz dużo fanów, ale nie zawsze musi. Więc przejdźmy sobie dalej. Żeby zacząć myśleć o marketingu, najpierw musimy wiedzieć, jak wygląda nasze pole bitwy o klienta, czyli musimy przeprowadzić analizę rynku. Dobra analiza rynku powinna odpowiedzieć na pytanie i dać nam obraz tego, kim jest nasz klient, gdzie tego klienta znajdziemy i jakie on ma potrzeby. Przepraszam, że mi tak co chwilę wzrok spierniczy, ale tu mam po prostu skrypt, co sobie napisałem, bo tego jest tak dużo, że nie chciałbym po prostu czegoś Wam nie powiedzieć. A więc tak, jak już w jednym filmie poruszyłem, ale tylko przypomnę, nie mylcie proszę klienta idealnego z analizą rynku. Klient idealny, jest wysłowić się nie umiem dzisiaj. Klient idealny to wydrukowanie kartki i napisanie. Załóżmy, ja bym siebie wydrukował i napisał. Klient idealny dla mnie to jest Wojtek, ma ileś tam lat, nie powiem ile, i robi co robi. Czyli załóżmy, pracuje w korpo, zarabia tyle i tyle, ma dziecko, ma żonę, ma fajny samochód i tak dalej, i tak dalej. Okej, ale czy czegoś się z tego dowiedzieliśmy? Bo mi się wydaje, że średnio nie pomogło nam to absolutnie w niczym. Nie pomogło nam to dotrzeć do tego klienta i wiedzieć, kim on jest. Więc jak zacząć taką analizę? Najpierw musimy określić, kto jest naszym klientem z największym prawdopodobieństwem. Weźmy na przykład makijaż permanentny. Naszym klientem z największym prawdopodobieństwem będzie kobieta. Ale teraz pytanie, w jakim wieku? I tutaj za pomocą przychodzi nam menadżer reklam Meta. Ja tutaj zaraz włączę nagrywanie, żeby Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. I przeprowadzę Was zaraz przez cały ten proces. A więc tak, tutaj sobie klikamy, tworzymy jakby nową reklamę, konkretnie przechodzimy dalej, bo to jest kompletnie nieważne. Jeśli ktoś będzie miał problem z konfiguracją jakby mety, albo nie ma jakby tego menadżera reklam, napisz proszę do mnie, ja z chęcią Ci pomogę, jak to wszystko ustawić i jak taką analizę przeprowadzić. Bo co jeszcze jest bardzo ważne? Te reklamy, które robisz, promując post bezpośrednio z Facebooka, czy też z Instagrama, to jest może 1/100 możliwości wszystkich tych, które menadżer reklam daje. No zaraz zobaczysz, o co mi chodzi. A więc tak, przeszliśmy sobie już do tego nowego zestawu reklam. Wszystko tutaj mamy. Konwersja nas nie interesuje za bardzo. Chodzi nam o to, w jakim wieku prawdopodobnie może być nasz klient. A więc tak, pierwsze co sobie ustalamy, to załóżmy naszą lokalizację. To jest bardzo ważne, żeby ustawić osoby mieszkające w tej lokalizacji, bo nie interesuje nas za bardzo osoby, które mieszkają w tej lokalizacji lub niedawno tutaj były. Ja akurat mieszkam dość blisko granicy z Czechami i bardzo wiele osób przejeżdża po prostu przez Żory, jadąc załóżmy do pracy gdzieś dalej. Więc takie osoby mnie nie interesują. Więc sobie wpisuję Żory.
Obrażę. I mam. I tutaj możemy sobie wybierać suwakiem, ile chcemy. Załóżmy, żeby to było kilometrów. Ja sobie wpiszę 28 kilometrów, bo to tak mniej więcej jakby się łapie tyle, ile mnie interesuje. A dajmy nawet te 30 parę. Dobra, mamy 30 parę, objęło Katowice, Rybnik, wszystko jest w porządku. I co nam teraz pokazuje? Że w tym obszarze ludzi jest około 1 300 000 do 1,5 miliona osób. Oczywiście, które mają Facebooka, nie? No i co teraz dalej? Jak już sobie ustaliliśmy, naszym targetem będą kobiety. I się to zmniejszyło do niecałych 700 albo niecałych 800 tysięcy osób. Tutaj to mamy. No i teraz musimy wpisać, czego ten nasz klient chce. Więc wpisujemy makijaż permanentny. To go interesuje najbardziej, więc już się zmieniło do 250-305 tysięcy około. No ale teraz jaki jest wiek? Bo to jest to, na czym nam najbardziej zależy w tym momencie. Teraz możemy się pobawić w takie odejmowanie. Tak, żeby jak najmniej stracić z tej grupy odbiorców, a jak najbardziej zawęzić te pole osób. Pierwsze co zrobimy sobie, że ściągniemy sobie stąd do 55 lat dajmy na to. Czyli de facto spadło nam na o 30 tysięcy osób, a mamy już dużo większe prawdopodobieństwo, że ten klient przyjdzie, bo wykluczyliśmy 65 plus, to nie jest tak, że ta osoba ma 66 lat, tylko może mieć 90. Taka osoba może przyjść do nas na makijaż permanentny, oczywiście nikogo nie wykluczam, ale jest zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo, że do nas przyjdzie. Z racji co też można zrobić, jako że makijaż permanentny, no nie oszukujmy się, jest dobrem luksusowym, możemy podnieść sobie troszkę wiek początkowy. Dlaczego? Dlatego, że no nie oszukujmy się, tą osobę musi stać na ten zabieg. Więc przechodzimy i damy sobie, załóżmy, pierwszy co 23 lata, zapamiętam tylko 240 tysięcy, 23 lata jest 187, więc zeszło nam 50 tysięcy osób tylko w ciągu tych 5 lat. Wiadomo, Facebook, tak samo jak każde inne medium społecznościowe, jest dość młode. Ale zróbmy teraz jeszcze tak, odejmijmy jeszcze troszkę z tego wieku, zobaczymy, czy bardzo dużo nam to odejmie. Dajmy do 50 lat, 187. 176, czyli 9 tysięcy, 11 tysięcy osób około nam zeszło. Więc też bardzo mało, możemy to sobie spróbować i jeszcze zamieścić. 45 roku życia, 176, 161, czyli to już było 15 tysięcy osób. I ja bym zostawił, szczerze powiedziawszy, tak tą grupę, bo to jest największe prawdopodobieństwo, że ta osoba tutaj przyjdzie. I po pierwsze, co ci to mówi wszystko? To mówi, jak masz dostosować swoje komunikaty, inaczej się komunikuje do osoby w wieku 45 lat, a inaczej do 65+. A po drugie, wiesz już mniej więcej, na jaki przedział wiekowy ustawiać reklamę. Jeśli już oczywiście masz działający biznes i twój salon normalnie działa, możesz zrobić to na takiej zasadzie, że po prostu zapytać klientów albo zobaczyć wszystko w kartach przedzabiegowych, jakim największym prawdopodobieństwem, ile twoich klientów po prostu ma lat, w jakim są twoi klienci wieku. I to również ci na to odpowie. Tutaj skończę nagrywanie. Zapisz i zatrzymaj. OK, mamy. Co jest jeszcze bardzo ważne? Oczywiście każdy ten wiek zależy od twojego celu, jak już sobie powiedzieliśmy. Bo jeśli załóżmy, jesteś świeżo po szkoleniu i szukasz ładnych, młodych buziek do poszerzenia portfolio, no to wiadomo, że twoim targetem będą osoby w wieku załóżmy do 25 do 27 lat. Tak? Albo załóżmy, jeśli twoi klienci są głównie starsze osoby i chcesz mieć więcej młodych, no to wiadomo, ten przedział wiekowy musisz troszkę dać niżej. Jeśli znowu masz same młode i chcesz poeksperymentować, czy też po prostu popracować na starszych skórach, no to wiadomo, że ten przedział wędruje ci w górę. Tak to mniej więcej wygląda. Ale przechodząc dalej. Co możemy dać temu klientowi? Bo w czym możemy mu ułatwić życie? Co będzie mieć z tego, że wykona makijaż permanentny? Od razu wam powiem, że jeśli ktoś z was odpowie, że będzie miał makijaż permanentny, to ta odpowiedź jest błędna i niefajna. To znaczy, nie, może nie, że niefajna, ale nie jest na tyle głęboka, jaką ja bym chciał mieć. Przy ustaleniu tego musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Klient nie chce kupić młotka. On chce mieć wbity gwóźdź. I na tej dokładnie zasadzie musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Więc
Oczywiście jest to może nie że dość oklepane, ale dość z dużym prawdopodobieństwem, że dużo osób się tak komunikowało, że makijaż permanentny to oszczędność czasu, ładny kształt, podkreślenie urody, może przykrycie jakiejś choroby, na przykład alopecji, zwiększona pewność siebie. Wszystko to może podejść po to, co ten klient z tego będzie mieć. Kolejna rzecz, którą musimy jakby zawrzeć w tej analizie rynku, to z kim na nim konkurujemy. Musimy wiedzieć, jak wygląda to nasze pole bitwy. Czemu ta osoba, załóżmy, z którą konkurujemy, czemu załóżmy osoba, która również wykonuje makijaż permanentny w Żorach, kim ona jest, muszę wiedzieć. Dlaczego ona ma na przykład dużo klientów? Może ona coś robi innego na Instagramie niż ja, może robi coś innego na Facebooku, może jakoś inaczej pracuje. Ja się muszę tego wszystkiego dowiedzieć, czemu klienci do niej chodzą. I wyciągnąć z tego jak najlepsze rzeczy dla siebie, albo zrobić coś inaczej, jeśli według mnie ona robi coś źle i można coś po prostu robić lepiej. Ale to jest tylko konkurencja bezpośrednia. Czy naszą konkurencją są bezpośrednią? Są wszystkie osoby, które wykonują ten sam zabieg, czy te same usługi, co my. Ale jest również takie coś jak konkurencja pośrednia. Kim będzie konkurencja pośrednia dla makijażu permanentnego? Konkurencją pośrednią będą osoby wykonujące, załóżmy, hennę pudrową, laminację i tak dalej. Dlaczego? Otóż dlatego, że również wykonują zabiegi, które są związane z brwiami, po pierwsze, a po drugie, jeśli ktoś chodzi i lubi chodzić na hennę, lubi ten efekt henny, to de facto nie czuje aż takiej potrzeby, żeby chodzić na makijaż permanentny. Nie? Więc dlatego to jest konkurencja pośrednia i również to musimy wszystko zbadać. Konkurencją pośrednią może być wszystko, co jest na pierwszy rzut oka nieoczywiste. Ale to już tak jak mówię, musisz samemu to sobie rozpracować, bo nikt nie zna Twojego rynku i Twoich klientów tak dobrze jak Ty sama. Po określeniu tych wszystkich rzeczy dochodzimy do wyciągania wniosków. Więc kim jest nasz klient, jakie ma problemy, pytania, obawy i z kim się bijemy o tego klienta. Gdzie się możemy pokazać temu klientowi? Social media to oczywiście pierwsza nasza propozycja, ale czy tylko tam? Gdybym Wam powiedział, że to jest 1/19 wszystkich kanałów, do których możemy docierać do naszego klienta. Social media są najbardziej popularną metodą reklamy, ale to, że są najbardziej popularną reklamą, działa również na naszą niekorzyść. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy się tam reklamują. I to jest tak zwany czerwony ocean. Tutaj się pojawi gdzieś. Okładka książki, bardzo polecam, bardzo fajna, bardzo warto ją przeczytać. Ale teraz o innej książce. Dlaczego 1/19? Otóż istnieje taka książka pod tytułem Trakcja, czyli zła przyczepność autorstwa Weinberga i Maresz. Opisują w niej 19 kanałów trakcji, czyli 19 sposobów na dotarcie klienta i zamierzam Wam je najpierw wymienić, a później omówić. A więc tak, zabawmy się. Wyliczanki. Po pierwsze, to są blogi. Po drugie, SEO. 3. Niekonwencjonalne działania PR. 4. Rozgłos medialny. 5. SEM. 6. SEO. Teraz muszę znaleźć. 7. Reklamy wyświetlane na stronie internetowej i social media. 8. Reklamy offline. 9. Content marketing. 10. E-mail marketing. 11. Marketing wirusowy. 12. Aplikacje. 13. Rozwój biznesu. 14. Sprzedaż. Marketing afiliacyjny. To było 14. 15. Istniejące platformy. 16. Targi branżowe. 17. Wydarzenia w realu. 18. Wystąpienia publiczne. I 19. Budowanie społeczności. Z chęcią bym Wam wymienił wszystkie te kanały. Ale i opisał je, co w nich można robić. Ale z racji, że bardzo ogromna ilość z Was zagłosowała w mojej ankiecie na Instagramie, że lubicie filmy do 20 minut. Tak więc na ten moment myślę, że skończymy dzisiaj. I te 19 kanałów trakcji i drugą część tego odcinka będziecie mieć po prostu dzień później nagraną i wrzuconą na YouTube'a. Tak więc obserwujcie mnie. Skomentujcie to, jeśli Wam się podoba, jeśli macie jakieś pytania, czy też prośby o pomoc na przykład, czy jakiś problem, napiszcie proszę do mnie na Facebooku czy na Instagramie. Linki oczywiście znajdziecie w
opisie i tam możecie mnie znaleźć i do mnie napisać. A ja Wam zawsze z chęcią pomogę, czy też doradzę. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas, za to, że spędziliście ze mną te... No, ja teraz mam surowego materiału około 15,5 minuty, więc podejrzewam, że tak dojdziemy do 14 po obróbce, więc bardzo Wam dziękuję. No i tyle. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, hej.